Siemka wszystkim, jesteśmy na PKP w Juliance. Przed chwilą przejechał TLK Osterwa. A tu przed nami jedzie po rozjazdach TLK Wybicki. Chyba wjechał na niewłaściwy tor, z tego co widać. Pójdziemy jeszcze tam dalej i pokażemy miejsce, w którym 44 lata temu była tu katastrofa. W tym miejscu stoi tam krzyż, podejdziemy go pokazać. Tutaj przy stacji jest zabytkowa wieża ciśnień taka. Do środka niestety nie da się wejść, ale chociaż ją tu sfilmujemy z dołu, bardzo ciekawie wygląda. Podejdziemy jeszcze tutaj koło tej bocznicy do przeładunku i podejdziemy pokazać ten krzyż. Tutaj mamy bocznicę kolejową. Odchodzi tutaj tor. I o, służyła do załadunku, przeładunku najprawdopodobniej drewna. Na pewno tu jeszcze takich drewnianych odpadów, kory wszystkiego. Jesteśmy już obok tego krzyża. Mamy tutaj ofiarę wypadku kolejowego. 3.11.1976. Stoi tu krzyż. Zdarzyły się tutaj wtedy dwa pociągi. Jeden stał prawdopodobnie tutaj na tym semaforze, a drugi stoczył się tu z tej góry. Tu jest w tamtą stronę, co tu teraz filmuję. Jest bardzo, bardzo duży podjazd i pociąg prawdopodobnie zaczął się staczać i uderzył w ten stojący tu na tym semaforze. Link do z tej katastrofy znajduje się w opisie pod filmem. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to proszę sobie poczytać. Nie będę się rozgadywał, bo to by był zbyt długi film. Na stacji stoi teraz, o, już odjechał, Regio relacji Kielce-Częstochowa. To tyle z tego miejsca. Jeżeli jeszcze coś pojedzie, postaramy się nagrać. Pozdrawiam i do następnego.